Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angelika Kargulewicz i w dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć z perspektywy dietetyka klinicznego kilka słów na temat istotnych witamin zarówno w prewencji wystąpienia depresji, jak i również w zmniejszaniu objawów już u osób, u których ta depresja została zdiagnozowana. Słowem wstępu kilka słów na temat epidemiologii. Mianowicie obecnie na świecie na depresję choruje nawet ponad 350 milionów osób. Niestety wśród tej grupy coraz częściej również diagnozowane są dzieci, nawet około 12 roku życia. Mówiąc o działaniach mających na celu leczenie, wspieranie, łagodzenie objawów depresji, nie sposób nie wspomnieć również o prawidłowej diecie i w dzisiejszym filmiku powiemy o witaminach istotnych dla funkcjonowania układu nerwowego, o witaminach, które mają właśnie wpływ profilaktyczny w kontekście depresji, ale również mają wpływ na łagodzenie objawów. Oprócz prawidłowego żywienia na prawidłową funkcję neuronów oraz synapsy, czyli połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi, wpływa również utrzymanie prawidłowej masy ciała. Mianowicie nadmierna masa ciała, otyłość, hamuje proces tzw. neurogenezy, czyli tworzenia komórek nerwowych, oraz też wpływa negatywnie na stan zapalny, mianowicie otyłość stymuluje uwalnianie czynników prozapalnych, a te z kolei negatywnie wpływają na funkcję komórek nerwowych. Oprócz żywienia, też w kontekście zaburzeń depresyjnych ważne jest zaprzestanie palenia tytoniu oraz zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną. Ta aktywność fizyczna już przekłada się w wielu jednostkach chorobowych na prawidłowe funkcjonowanie ustroju i tak samo w przypadku zaburzeń depresyjnych będzie ona istotnym elementem. Oprócz aktywności fizycznej, również promowanie i zadbanie o prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi w dłuższej perspektywie może wpłynąć korzystnie na łagodzenie objawów depresji oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia tej choroby. Pierwszą witaminą, o której chciałabym opowiedzieć, jest witamina D3. Jak się okazuje, jest to witamina o działaniu tzw. pleiotropowym, czyli oddziałuje na różne komórki i narządy w naszym organizmie. Receptory dla aktywnej postaci witaminy D3, kalcytriolu, występują niemalże w każdej komórce naszego organizmu, w tym również w układzie nerwowym. Zależność między witaminą D3 a wpływem na objawy depresji warunkują tak naprawdę zależności, które dotyczą wpływu witaminy D3 na procesy immunomodulujące, czyli wpływ na wykładniki chociażby stanu zapalnego, również oddziaływanie witaminy D3 na mikrobiotę, na syntezę ważnego neuroprzekaźnika serotoniny oraz także wpływ na regulowanie rytmu dobowego. Istnieje zależność pomiędzy obniżonym stężeniem witaminy D3 w surowicy krwi, a występowaniem objawów neuropsychiatrycznych. Jak pokazują badania, faktycznie osoby z zaburzeniami depresyjnymi prezentują obniżone wartości tej witaminy D3. Jakie mogą być tego przyczyny? Mianowicie u osób z depresją często dieta, która jest stosowana na co dzień, jest mało urozmaicona, niejednorodna, monotonna. Ponadto osoby z depresją też rzadziej przebywają na otwartych przestrzeniach. W związku z powyższym synteza skórna jest ograniczona. I właśnie głównym źródłem witaminy D3 jest synteza skórna, która realizuje zapotrzebowanie nawet na poziomie 80-90%. Ale jak wiadomo, z uwagi i na czynniki geograficzne, klimatyczne, często ta synteza skórna jest niewystarczająca. Nawet 87% populacji europejskiej prezentuje niedobory witaminy D3. Z drugiej strony moglibyśmy również powiedzieć, że dieta, którą na co dzień spożywamy, dostarcza witaminy D3. I przykładowo źródłem witaminy D3 są tłuste ryby morskie, owoce morza, tran, nabiał oraz jajka. Niemniej jednak, jak pokazują badania, nie zawsze ta doustna podaż witaminy D3 będzie wystarczająca do zapewnienia odpowiedniego stężenia witaminy D3 w organizmie. Jak pokazują zalecenia Międzynarodowego Zespołu Ekspertów, aby utrzymać prawidłowe stężenie witaminy D3 w surowicy krwi powyżej 30 nanogramów na mililitr, dzienna podaż, suplementacja powinna wynosić około 2000 jednostek międzynarodowych na dzień. Jeżeli chodzi o osoby, które prezentują niedobory, ta ilość może być zdecydowanie większa, mianowicie nawet od 7 do 10 tysięcy jednostek międzynarodowych. I o ile względnie taka bezpieczna dobowa dawka to jest do 10 tysięcy jednostek międzynarodowych na dzień, powinniśmy pamiętać o tym, że tak naprawdę ilości suplementacyjne najlepiej ustalać ze specjalistą, lekarzem prowadzącym i optymalnie udając się do takiego specjalisty, mieć już przygotowane oznaczenie w surowicy krwi, tak aby móc na podstawie indywidualnego wyniku dopasować dawkę indywidualną. Podaż witaminy D3 u osób z już istniejącą depresją
zmniejsza objawy depresji, ale również zabezpiecza przed nawrotami tej choroby. Kolejną witaminą istotną dla pracy naszego mózgu jest kwas foliowy. Jak pokazują badania, osoby z depresją często prezentują obniżone stężenie kwasu foliowego w surowicy krwi, ale także w samych krwinkach czerwonych. Przyczyn tego zjawiska można dopatrywać się zarówno w błędach żywieniowych, jak i również w czynnikach socjoekonomicznych. Niedobór kwasu foliowego wpływa na ograniczoną, nieprawidłową syntezę neuroprzekaźników, substancji niezwykle istotnych dla pracy naszego mózgu. Do takich neuroprzekaźników można zaliczyć noradrenalinę, dopaminę oraz serotoninę. Ponadto niedobór kwasu foliowego może przyczyniać się również do podwyższonego stężenia homocysteiny. Jest to niebiałkowy aminokwas w dużych stężeniach zawarty w surowicy krwi, może wpływać toksycznie na pracę mózgu. Mówiąc o kwasie foliowym, też jest ważny dla w ogóle codziennych czynności, ponieważ jego niedobór może wpływać na nadpobudliwość, a nawet na trudności z zasypianiem. Z kolei osoby, które są leczone farmakologicznie w kontekście depresji, jeżeli u nich stwierdza się obniżone stężenia kwasu foliowego, może to wpływać nawet na mniejszą skuteczność stosowanych preparatów. Zalecane dawki w kontekście profilaktyki zaburzeń depresyjnych, zalecane dawki kwasu foliowego to około 400 do 800 mikrogramów na dzień. I w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać przede wszystkim o prawidłowe nawyki żywieniowe. Do źródeł kwasu foliowego zaliczamy przede wszystkim zielonolistne warzywa, takie jak szpinak, jarmuż, sałata, natka pietruszki. Kwas foliowy znajdziemy również w brokułach oraz także w owocach cytrusowych, które spożywane powinny być przede wszystkim w stanie surowym. Mówiąc o osobach, które czasami mogą mieć trudności w uzyskaniu prawidłowego stężenia kwasu foliowego w surowicy krwi, warto w tym momencie wspomnieć o polimorfizmie genetycznym, który dotyczy genu warunkującego powstawanie tak zwanego enzymu reduktazy metyleno-tetrahydrofolianowej. Część osób w naszej populacji prezentuje mutację genu kodującego właśnie reduktazę metyleno-tetrahydrofolianową. I w takiej sytuacji rozwiązaniem może być podawanie u tych osób aktywnej postaci kwasu foliowego, czyli L-metafoliny. Podsumowując, ważna jest podaż kwasu foliowego z samą dietą, ale również pomocny tutaj może być screening, czyli zweryfikowanie, jakie jest stężenie kwasu foliowego w surowicy krwi. Z kolei u osób, u których są trudności w zapewnieniu prawidłowego stężenia, pomocnym badaniem może być badanie w kierunku polimorfizmu genetycznego MTHFR. Kolejną istotną witaminą, ważną dla pracy mózgu, dla osób w profilaktyce depresji, ale już dla osób borykających się z tą chorobą, jest witamina B1, tiamina. Mianowicie ciężkie niedobory tiaminy mogą być bardzo niebezpieczne dla mózgu. Ciężkie niedobory mogą powodować nawet powstawanie ognisk krwawienia i obszarów niedokrwienia w strukturach międzymózgowia, a w szczególności we wzgórzu i ciałach suteczkowatych. Niedobór tiaminy jest odpowiedzialny również za występowanie stresu oksydacyjnego i wolnych rodników, które też mogą uszkadzać struktury naszego układu nerwowego. Niedobór tiaminy, ciężki niedobór, może powodować też powstawanie kwasicy mleczanowej, a to z kolei powoduje tak zwaną apoptozę, czyli programowaną śmierć komórek nerwowych i nawet utratę pamięci. Które osoby są narażone na występowanie niedoborów tiaminy? Przede wszystkim osoby nadużywające alkoholu, osoby też stosujące nieracjonalną, niezbilansowaną dietę i zwróciłabym też uwagę na osoby, które stosują dietę bardzo niskowęglowodanową, jednocześnie nie dbając o alternatywne źródła tiaminy. Jakie źródła pokarmowe tiaminy można wyróżnić? Mianowicie tiamina, witamina B1, występuje w szczególności w znaczących ilościach w nasionach słonecznika, w soczewicy, grochu. Możemy też ją znaleźć w orzechach pistacjowych, często bardzo lubianych przez osoby w populacji, ale także znajdziemy ją w kaszy gryczanej, jaglanej oraz w mięsie. Kolejna istotna witamina w kontekście pracy układu nerwowego to witamina B12. Jak pokazują badania, osoby z depresją często prezentują obniżone stężenie witaminy B12 zarówno w surowicy krwi, jak i również w krwinkach czerwonych. Witamina B12, mówiąc ogólnie, jest bardzo ważna dla wielu funkcji w naszym organizmie, m.in. bierze udział w syntezie krwinek czerwonych. Niedobór witaminy B12 powoduje niedokrwistość megaloblastyczną. Witamina B12 jest także ważna dla syntezy materiału genetycznego i w kontekście dzisiejszego tematu
istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Objawy niedoboru witaminy B12 związane właśnie z funkcjonowaniem naszego mózgu to przede wszystkim uczucie zmęczenia, osłabienie, czasami tak zwana mgła mózgowa, też nadmierna drażliwość, też wskazuje się na to, że utrata pamięci, zaburzenia poznawcze i depresja. Jeżeli chodzi o objawy neuropsychiatryczne, to przede wszystkim obserwuje się u osób ze znaczącym obniżeniem stężenia tej witaminy w surowicy krwi, czyli w granicach około 75 do 95 pikogramów na mililitr, ale niestety, jak pokazują badania, nawet wynik w zakresie dolnej wartości prawidłowej, dolnej granicy normy, około 307 pikogramów na mililitr, może być również skorelowany z występowaniem niepożądanych objawów w zakresie układu nerwowego. Tak więc warto zweryfikować stężenie witaminy B12, tym bardziej jeżeli borykamy się z zaburzeniami nastroju, depresją i też zwrócić uwagę na podaż tej witaminy B12 wraz z dietą. Co prawda nasza mikrobiota jest odpowiednia do syntezy tej witaminy w naszym organizmie, ale w ilościach niewystarczających. Zatem, żeby pokryć dobowe zapotrzebowanie, potrzebne jest dostarczanie tej witaminy z zewnątrz. Ona występuje tylko i wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso, ryby, jajka, nabiał. Nie znajdziemy tej witaminy w pokarmach pochodzenia roślinnego. W związku z powyższym grupami szczególnie narażonymi na niedobory witaminy B12 są osoby stosujące dietę roślinną, przede wszystkim weganie, ale również osoby stosujące dietę tak zwaną laktoowo-wegetariańską, czyli dopuszczające w swoim codziennym jadłospisie spożycie jajek oraz nabiału, bo jak pokazują badania, u laktoowo-wegetarian te stężenia witaminy B12 mogą być też nieco niższe niż u osób tak zwanych omnivor wszystkożerców. Przede wszystkim zadbanie o podaż witaminy B12 wraz z dietą. U osób, które nie są w stanie zbilansować tej witaminy, naturalnie potrzebna będzie suplementacja, ale też okresowe badanie stężenia tej witaminy w surowicy krwi. Mniej znaną, ale równie istotną dla osób z depresją witaminą jest witamina B4, tak zwana cholina. Witamina B4 jest bardzo ważna dla prawidłowej struktury naszego mózgu, jest ważna w procesach zapamiętywania oraz również w syntezie ważnego neuroprzekaźnika acetylocholiny. Zatem gdzie znajdziemy cholinę? Tak, żeby wspierać funkcję naszego mózgu, jakie produkty warto spożywać? Przede wszystkim znajdziemy ją w produktach pochodzenia zwierzęcego, mianowicie żółtka jaja, ryby oraz podroby. Z kolei dla osób, które tych produktów nie spożywają lub jedzą je w małych ilościach, ważna informacja, że cholina występuje również w kiełkach pszenicy, generalnie w kiełkach różnych roślin, w brukselce, nasionach roślin strączkowych, drożdżach oraz także w orzechach. Osoby z depresją powinny również pamiętać o prawidłowej podaży witamin antyoksydacyjnych, takich jak witamina C, witamina E, czyli tokoferol oraz beta-karoten. Jak pokazują badania, niedobór tych ważnych antyoksydacyjnych witamin może przełożyć się na powstanie stresu oksydacyjnego w naszym organizmie, związanego z produkcją wolnych rodników. To z kolei może wpływać na złą pracę takich centrów energetycznych w naszych komórkach, czyli mitochondriów. Również, jak pokazują badania, niedobory witamin antyoksydacyjnych, stres oksydacyjny może przyczyniać się do nieprawidłowej syntezy ważnego neuroprzekaźnika, czyli serotoniny, nieprawidłowa synteza z aminokwasu, jakim jest tryptofan. Mówiąc o witaminach antyoksydacyjnych, chciałabym się chwileczkę zatrzymać przy witaminie C. Mianowicie w etiopatogenezie, czyli całym mechanizmie powstawania depresji, podkreśla się też rolę nieprawidłowej osi podwzgórze przysadka nadnercza z następczą hiperkortyzolemią. I faktycznie podwyższone poziomy kortyzolu, hormonu w organizmach osób z depresją, zaburzeniami nastroju są wyższe. Dlaczego rola witaminy C w tym odniesieniu? Jak pokazują badania, odpowiednia podaż witaminy C, czasami też dawka suplementacyjna oscylująca wokół 1000 mg na dzień, może wpływać, może być pomocna w utrzymywaniu prawidłowego stężenia kortyzolu w surowicy krwi. U osób z depresją nadmiar kortyzolu może wpływać negatywnie na pracę neuronów zawartych w hipokampie, czyli w centrum naszego mózgu, związanym głównie z emocjami i zapamiętywaniem. Może witamina C nie jest jedynym z elementów wpływających na prawidłowe stężenie kortyzolu w surowicy krwi, ale myślę, że w profilaktyce tego stanu warto też zadbać, żeby ta ilość z dietą przede wszystkim była optymalna. Gdzie znajdziemy witaminę C? Przede wszystkim świeże warzywa, owoce. Znajdziemy ją w natce pietruszki, w czarnych porzeczkach, aronii, w papryce, brokułach oraz spożywanych na co dzień owocach cytrusowych.
Mówiąc o źródłach pokarmowych pozostałych witamin antyoksydacyjnych, witamina E to przede wszystkim oleje roślinne, kiełki zbóż oraz beta-karotan obficie występujący w świecie roślinnym, przede wszystkim marchew, jarmuż, szpinak oraz także morele czy pietruszka. Jeżeli podobało się Państwu dzisiejszy odcinek, zapraszam do pozostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału. Dziękuję.